Ho, 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 is magic. Patrzcie, ile śniegu. Normalnie, normalnie. Wigilia będzie zaraz druga. Siemano wam wszystkim. Cześć wszystkim. Krystian. Robert z tej strony. Chcielibyśmy wam powiedzieć, właściwie wytłumaczyć, dlaczego nie ma filmów. Po pierwsze, jest kolęda. Nie ma w ogóle czasu. Jest masy na i też w ogóle nie ma czasu. Śnieg pada, będziesz mać w takiej pogodzie po kolędzie, jeszcze będziesz wychodź. Kończy się semestr, kolęda. Przychodzimy w sumie o 20 do domu, także... Na które wróciłem. No właśnie. Także jeżeli możemy, to nawet nagrywamy, bo jak sami widzicie... Jesteśmy tuż przed szkołą. Tam jest gdzieś nasza szkoła, moment. Tam jest 308. Tam jest tu jest internet, tu jest szkoła. 380. No. Także wykorzystujemy każdą wolną chwilę. Wczoraj się rozpoczął ośrodek dla dzieci. Wolontariat. Także może w tym tygodniu coś nagramy. Uda może nam się wpaść tam. Jeszcze mnie tam nie było. Zobaczymy, jak nam kolenda wypadnie. Ośrodek będzie trwał 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie... Wyjazd na zimowisko. I koniec szkoły! Yeah! Ferie, ferie. Ferie, ferie. Holy smacz. Będziemy bałwany lepić, a jak stopnieje śnieg, bo pogoda to się wczoraj chyba 7 razy zmieniła. To właśnie, bo wczoraj była u nas burza śnieżna, tak jak, nie wiem, nie, w Himalajach. Bo to była wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato. Także postaramy wam zrobić niespodziankę. Niespodzianek się nie zdradza, także zobaczymy co i jak. Tak było rok temu na zimowisku. Także cóż więcej, widzimy się ponownie za jakiś czas, oby jak najkrócej. Więc, see you again. See you! Jest już po szkole, śnieg jak widać, mniej pada, także należy wam się na sam koniec małe sprostowanie. Ogólnie odnośnie tego zimowiska. Ogólnie rzuciliśmy hasło i pokazaliśmy wam zdjęcia z ubiegłego roku, z ubiegłej edycji. Ale należą wam się wyjaśnienia, czym to w ogóle zimowisko jest. Mianowicie to jest w sumie kolonia organizowana przez ojców franciszkanów na Górze Świętej Anny. Wypada ona zawsze w pierwszy tydzień ferii. W tym roku to jest od 28 stycznia do chyba 2 maja. Czemu 2 maj? Co ja chcę tak ferie długie? Oczywiście do 2 lutego. W sumie 6 dni, od poniedziałku do soboty. Tak jak wspominałem, jest organizowana przez ojców franciszkanów na Górze Świętej Anny w Domu Pielgrzyma. Ogólnie ona jest przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych. I to jest po prostu... Pełna nazwa brzmi, to są ferie z Bogiem na Górze Świętej Anny. Ogólnie jest tam super fajnie, multum atrakcji jest, na przykład potupajka, co tam jeszcze jest, organizowane są różne prace w grupach, mam talent, przedstawienie teledysków, super sprawa, byłem rok temu i naprawdę polecam. Co jeszcze z takich rzeczy, koszt na te 6 dni w sumie wynosi około 320 zł, jak się nie mylę. Ale to jest już wszystko. W tej cenie są noclegi, pełne wyżywienie, śniadanie, obiad, kolacja.
i opieka. W gruncie rzeczy opieką my będziemy, no, podobni nam, animatorzy, służba porządkowa z Góry Świętej Anny i ojcowie, którzy przyjadą. Także super zabawa, super wspomnienia, przyjaźnie można nawiązać. Cóż więcej? Mówię, wyjazd jest 28, 6 dni. Praktycznie pierwszy tydzień ferii z głowy już jest, odpoczynku. Zapisy są, co najważniejsze, do 20 stycznia w naszej furcie, ale lepiej się zapisać bezpośrednio u ojca Urbana, bo wtedy jest większa szansa, że się jednak dostaniemy, bo mimo wszystko miejsca są ograniczone. W tamtym roku, z tego co pamiętam, było około 100 dzieci, także cóż więcej, zapraszamy bardzo serdecznie i myślimy, że się z wami tam spotkamy. Jeszcze raz, teraz oficjalnie, see you!